Jak zareagowałeś na piątkowe wydarzenia, Czarny Piątek, protest? Wiesz co, ja jestem od tych kilku lat, kiedy się te różne sytuacje społeczno-polityczne dzieją w naszym kraju, zawsze jestem po stronie kobiet i po stronie wolności, więc absolutnie wspierałem nasze kobitki. Ale brałeś czynny udział? Niestety nie mogłem, ponieważ pracowałem, ale na Facebooku, na Instagramie bardzo wspierałem tę inicjatywę. Myślisz, że takie protesty, marsze coś dadzą? Faktycznie rząd weźmie sobie te głosy do serca? Wiesz co, nie wiem, czy rząd sobie weźmie te głosy do serca. Mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast sam fakt, że ludzie decydują się wyjść na ulicę, to znaczy, że nie godzimy się z pewnymi rzeczami i warto to podkreślać. Inaczej, jeżeli zostaniemy w domu, to będzie tak jak podczas ostatnich wyborów, że część z nas została w domu i później... Znaczy teraz są narzekanie. Efekty. Dokładnie, później były narzekania. Że okay. Dlaczego tak, a nie inaczej, nie?